Witam serdecznie, koziorożce, w tym czytaniu kart Tarota dla Was, tylko i wyłącznie dla Was, na nadchodzący miesiąc, na listopad. Koziorożce, zapytamy o różne aspekty Waszego życia, o sprawy materialne, o sprawy osobiste, o ważne wydarzenia, więc zostańcie do końca, żeby mieć pełen ogląd tego, jak będzie ten miesiąc Was traktował. Moi drodzy, ja zaczynam czytanie od postawienia karty, która będzie dominującym wpływem. Może nie karta sama będzie dominującym wpływem, ale ona będzie opisywała ten dominujący wpływ w tym miesiącu i jest to karta siły. Bardzo dobrze. Karta siły, naprawdę mocna energicznie i energetycznie. Karta, która mówi o czym? O sile, o tym, że będziecie, koziorożce, naprawdę dawać sobie radę z wieloma rzeczami, jeżeli macie jakieś wyzwania, jeżeli macie jakieś problemy przed sobą, będziecie dawać po prostu z siebie wszystko, wypadać, wiecie, od najlepszej strony będziecie dawać o sobie znać, tak? Więc zawsze, jeżeli będziecie stawać przed jakimś wyzwaniem, to możecie być pewni, że dacie nie z siebie tam 80 czy 90%, a 120%, tak? To bardzo, bardzo ważna karta. Bardzo dobrze mieć ją właśnie jako dominujący wpływ, koziorożce. Ponadto karta siły sugeruje także taką wytrzymałość fizyczną i energię, której czasami potrzebujemy właśnie w tym życiu naszym codziennym, tak? Takiej fizycznej siły. Moi drodzy, stawiajmy teraz tutaj, postawmy karty dla Was na tę sferę taką materialną, czyli obowiązki, pracę, finanse, plany przedsięwzięcia. Moi kochani, możecie teraz wesprzeć kanał, dając tego lajka, subskrybując, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, komentując. To strasznie pomaga w, no tu, moich staraniach na YouTubie. Ale koziorożce, popatrzmy teraz, co tu karty mówią. Jeżeli chodzi o obowiązki i pracę, no jest jedno konkretne, jedna konkretna rzecz, na co karty chcą zwrócić Waszą uwagę. Mamy ósemkę buław, mamy ósemkę też mieczy i mamy kartę sądu. Karta ósemki mieczy wskazuje, moi drodzy, na to, że jest jakaś niepewność. Jest takie poczucie, że może w jakiejś sferze, no w tych obowiązków, może w pracy, może w jakiejś sprawie, którą próbujecie gdzieś załatwić, jest ta niepewność tego, jak to się potoczy, albo nawet, moi drodzy, nie do końca będziecie wiedzieli, jak pewne rzeczy uszczknąć, nie? Jak pewne rzeczy zacząć, w którą stronę pójść. To taka karta, która bardzo mocno opisuje na przykład sytuację, jeżeli ktoś jest nowy w pracy, w zupełnie nowych warunkach i jeszcze nie do końca wie, jak pewne rzeczy działają, tak? Musi się pewnych rzeczy nauczyć, musi się pytać kogoś gdzieś tam i jak pewne rzeczy się robi. Ale także często jak w danej tej firmie te rzeczy działają, tak? No bo z kimś się rozmawia, żeby coś załatwić i tak dalej, i tak dalej. Więc jest tu taka niepewność tego, co z tym fantem zrobić. I mi się wydaje, moi drodzy, że to jest jakaś jedna konkretna rzecz, albo właśnie ta jedna konkretna sytuacja, jeżeli faktycznie jesteście na początku swojej drogi w pracy, to by się wpasowywało idealnie. Ale co mówi ta ósemka buław i ten sąd o tej sytuacji? A mianowicie, że całkiem szybko, że tylko na starcie, tylko na początku będzie ta niepewność, bo całkiem szybko znajdziecie potrzebne odpowiedzi i doprowadzicie sprawę tą konkretną do końca. Z jakim efektem? Ósemka buław jest mega pozytywną kartą, taką żywiołową, która mówi o osiąganiu celów, a mamy przecież, pamiętajcie, tą kartę siły, czyli dajecie radę, tak? Dajecie radę, koziorożce. Więc moi drodzy, może być właśnie coś nie do końca jasne na samym starcie, ale jak tylko do tego, wiecie, przysiądziecie, jeżeli tylko zaczniecie coś w tej materii robić, działać, to widzę, że bardzo szybko zobaczycie, jak ta sytuacja się układa, co trzeba zrobić, żeby wszystko się dało ogarnąć i też najważniejsze, i to jest bardzo ważne, no właśnie tak jak mówię, najważniejsze,
że ta sprawa się wyjaśni i prawdopodobnie zamknie jeszcze w listopadzie. Więc moi drodzy, jeżeli szukacie pracy na przykład, to może też tak być, że wiecie, na początku nie wiadomo, co się dzieje, czy znajdę tą pracę, czy się skończy, uda mi się do końca listopada to zrobić. Tak, uda się. Uda się może nie tyle rozpocząć tą pracę, tak, ale na pewno mieć już no, ją zaklepaną, chociażby. Dobrze, zobaczmy, jak będą się układały finanse. Moi drodzy, o wiele bardziej jasno będzie się to wszystko układało w tej sferze materialnej, finansowej. Jest królowa buław, jest rycerz denarów i jest trójka pucharów. Pozytywne karty, szczególnie rycerz denarów ma taki większy przekład, jakby większe znaczenie w sferze materialnej właśnie finansów, gdyż on mówi o jakiejś wiadomości, która do was przyjdzie, którą dostaniecie. To wiecie, jak karty mówią o wiadomościach, to niekoniecznie chodzi, że list dostaniecie albo że ktoś do was, nie wiem, SMS-a wyśle czy cokolwiek takiego. To może być po prostu wiedza, która do was przyjdzie przez kogoś, przez jakąś wiadomość, którą gdzieś tam w internecie przeczytacie. Może faktycznie list, tak? No oczywiście to nie wyklucza niczego, ale ta wiadomość, która do was przyjdzie, ona będzie niosła za sobą no, wagę i możliwość, tak, uzyskania najczęściej czegoś. Jeżeli jest rycerz denarów w kontekście finansów, bardzo często dostajemy na przykład wiadomość o tym, że możemy na przykład sobie gdzieś dorobić, albo że możemy w ogóle dostać jakąś kwotę pieniędzy za coś, albo że ona w ogóle do nas przychodzi, tak? Jeżeli czekacie właśnie na jakąś decyzję, może w sprawie jakiegoś dofinansowania, może decyzję w sprawie jakieś ubezpieczenia, może ktoś wam wisi pieniądze, nie? Na to karta ta wskazuje, że one przybędą, tak? Będzie przynajmniej wiadomość konkretna, która będzie dawała taką możliwość. I dlaczego ja wiem, że ona będzie pozytywna? Bo mamy kartę trójki pucharów. Trójka pucharów mówi o radowaniu się, o pozytywnych wieściach, o tym, że będziecie ogólnie zadowoleni na koniec przynajmniej miesiąca albo przez większość miesiąca z tej sytuacji, jak te finanse się układają. Więc wiecie, jeżeli dostajecie nową pracę, idziemy tym torem, przykładowo, załóżmy, dostajecie wiadomość, że będzie tam, będzie ten angaż, czyli będą wypłaty. Też się cieszycie, że sytuacja się poprawia, ale jeszcze nie mówiłem o królowej buław, która wskazuje na to, że jeżeli macie jakiś pomysł związany z finansami, jeżeli chcecie w coś ulokować, chcecie coś sobie kupić, tak, może chcecie coś sprzedać, jakąkolwiek taką decyzję i plan dotyczący waszej sfery materialnej chcecie zrealizować i w jakiej formie też, to jest to dobry plan, tak? Więc moi drodzy, trzymajcie się tego, nie dajcie się zniechęcić, jeżeli ktoś będzie mówił, że może nie, po co, tak się nie da i tak dalej. Jest w tym na pewno coś takiego pozytywnego, co warto dalej rozwijać. Więc koziorożce, no dobrze kombinujecie, jeżeli chodzi o te finanse. Widzę, że w tym miesiącu całkiem ładnie będzie się to układać. Jeżeli chodzi o plany, przedsięwzięcia wasze, mamy piątkę buław, jest karta sprawiedliwości i jest karta cesarzowej. Wiecie co, moi drodzy, wiele zależy od was. Wiele zależy od was i ja sądzę, że to jest taki ładny zbiór tych kart, które mówią o jakiejś konkretnej jednej sprawie, bo mówią o decyzji. Mówią o decyzji, którą wy musicie podjąć, tak? I teraz to nie jest tylko sama decyzja sama w sobie, że coś tam decydujecie, tylko muszą za to iść jeszcze konkretne działania. Więc moi drodzy, jeżeli macie jakąś rzecz, którą chcecie zrobić, myślicie o tym już od jakiegoś czasu. Z reguły tak jest, jeżeli mamy kartę sprawiedliwości, to są albo możliwości takie dwie, że albo od dłuższego czasu o czymś takim na czymś takim się zastanawiamy i czy to zrobimy, czy nie, czy chcemy to zrobić, czy nie, czy to jest odpowiednia pora, czy też nie, tak właśnie stoimy w miejscu i się nie ruszamy, ale musimy teraz zadecydować.
Albo ewentualnie to jest tak, że na twarz dostajemy jakąś sprawę i musimy szybko reagować. Ale w tym wypadku zdecydowanie chodzi o tą pierwszą opcję, gdzie tak naprawdę jest tylko jedna droga wyboru, tak? Która jest słuszna. Karty rzadko kiedy aż tak to przedstawiają, ale w tym wypadku jest tylko ta jedna droga, gdyż jeżeli pójdziecie i zrobicie tą rzecz, o której myślicie, jeżeli rozpoczniecie ten proces, to przedsięwzięcie, albo stwierdzicie, ok, kochani, jedziemy gdzieś tam, albo planujecie, myślicie o tym, żeby zaprosić rodzinę na święta. Jeżeli się zdecydujecie, żeby to zrobić i iść za tym swoim pomysłem, to karta cesarzowej mówi o dobrej sytuacji, o rozwoju, tak? O tym, że skorzystacie na tym, o tym, że wzrośniecie na wielu poziomach, różnych poziomach, no pewnie jako człowiek też, albo wasza sytuacja się poprawi. Ogólnie będzie fajnie, tak? Będzie fajnie, rozwojowo i przyjemnie. I będziecie z siebie zadowoleni, tak, że wybraliście tą opcję, a jeżeli nie, stwierdzicie, że jednak to nie jest, nie chce wam się, nie? Ta decyzja, powód dobry jak każdy inny, nie? To będzie to rodziło problemy, o dziwo. Tak, więc moi drodzy, albo robicie to wy i to teraz robicie i podejmujecie te starania już w tym miesiącu, a jeżeli pozostawicie to losowi po prostu, to okej, jakiegoś strasznego dramatu nie będzie, tam nic nie runie, nie wiem, świat się nie zawali, ale piątka buław mówi, że może inne osoby przejmą nad tym większą kontrolę i to się nie będzie wam podobało, tak? Więc jeżeli weźmiemy ten przykład zaproszenia na święta, tak? Chcecie zaprosić na święta już tam na koniec roku, w grudniu, więc robicie pewne przygotowania, mówicie o tym, że okej, święta odbywają się u mnie, fajnie, to wszystko tworzycie, to się rozwija, idzie w dobrą stronę i naprawdę potem ten wpływ rośnie, ale w ten dobry sposób. Ale jeżeli mówicie, że nie, to ktoś inny mówi, no dobra, to będzie u nas i wszystkie te decyzje, które ta osoba podejmie, czy dotyczące tych świąt, no nie będą wam się podobały. No może nie wszystkie, ale przynajmniej spora część, tak? Więc lepiej robić coś samemu, albo was ktoś wyręczy, a jak ktoś będzie was wyręczał, to nie będziecie z tego tytułu zadowoleni. To oczywiście może się tyczyć innych kwestii, ja tylko daję przykład, żebyście mniej więcej mogli zaobserwować, jaka jest narracja tu kart, w jaką stronę sytuacja by szła. Zobaczmy teraz, jak będzie się układała wasza relacja, a raczej relacje z osobami w waszym otoczeniu. Mamy kartę dziewiątki mieczy, mamy kartę śmierci i kartę cesarza. Jeżeli chodzi o kontakt z bliskimi, z przyjaciółmi, tak, z waszym tym otoczeniem, a także teraz zapytajmy, jak będzie koziorożce układała się wasza sfera uczuciowa. No, tu mamy cesarzową, mamy też szósteczkę mieczy, czwórkę mieczy, okej. Zobaczymy, jak to będzie można zinterpretować. Ale jeżeli chodzi o kontakt z tymi bliskimi, czy też osobami, na którym wam zależy. No, dziewiątka mieczy z kartą śmierci, tak, cesarza na razie zostawmy troszkę na boku, wskazuje na to, że ktoś z waszych bliskich, tak, ktoś z osób, na których wam zależy ostatecznie, znaczy nie ostatecznie, po prostu wam zależy, no najwyraźniej jakaś informacja do was dojdzie, że coś tam nie najlepszego się wydarzyło, tak? Mamy kartę śmierci, ona niekoniecznie mówi o śmierci takiej fizycznej, ale mówi o zmianie, tak? Więc może dochodzi do jakiejś zmiany albo pierwsze jakieś kroki się pojawiają, czy informacje na temat, że coś tam się dzieje nie do końca tak, jakbyśmy chcieli u tej osoby. I no wy się tym będziecie martwić, więc no niestety muszę powiedzieć tu koziorożce, że komuś, na kim wam zależy, coś tam pójdzie nie tak, jakby chciała ta osoba i no nie tak, jak wy byście także chcieli przez to, nie? Nie wiem, może będą jakieś problemy w związku, może ktoś ma problemy z pracą. To nie będzie dotykało was osobiście,
tak, to nie będzie dotykało was osobiście, ale, ale no wiecie, no, jeżeli komuś się tam dzieje nie najlepiej w świecie, tak, no to też nas to nie cieszy i widzę, że tutaj faktycznie będzie was to trochę martwiło. Mamy też kartę cesarza i cesarz w połączeniu z tymi kartami może wskazywać, że w jakiś sposób wy możecie pomóc tej osobie. Niekoniecznie mowa jest tu o pomocy takiej, wiecie, fizycznej, materialnej czy coś takiego. Nie, raczej o tym, że będziecie mogli wysłuchać, wyświadczyć jakąś przysługę, pomóc w jakiejś sprawie. Widzę, że ta wasza pomoc będzie istotna dla tego kogoś. Nawet jeżeli wam się wydaje trywialna, nawet jeżeli wy, koziorożce, sądzicie, że okej, okay, to tam, że powiem jakieś, zadzwonię i powiem jakieś dobre słowo, to, to przecież nic nie znaczy. Nie, znaczy, będzie znaczyło. Więc nie bójcie się przyjść z tą no, pomocą, niezależnie jakiej formie ona by nie była, nawet jeżeli to będzie po prostu właśnie powiedzenie jakiegoś dobrego słowa, powiedzenia, że przykro wam, to też będzie miało znaczenie. Patrzmy dalej, jeżeli chodzi o wasze uczucia i no, mamy tą szósteczkę mieczy i czwórkę mieczy, a także kartę cesarzowej. Więc kochani, najpierw, jeżeli jesteście w związku, jeżeli jesteście w relacji takiej trwałej, to tu widać całkiem spokojny czas przez większość listopada, gdzie będziecie się fajnie dogadywali, będzie spokój w tej waszej relacji, nie będzie żadnych kłótni, więc jeżeli, kochani, no mieliście jakiś trochę trudniejszy okres za sobą, to on się wygładzi, tak? On będzie spokojniejszy, te emocje opadną. Jeżeli jest wszystko okej, to po prostu będziecie fajnie funkcjonować ze sobą. Może nie będzie przez większość listopada, ja tu mówię z rozwagą, tak, z premedytacją mówię to w taki sposób. Przez większość tego czasu może nie będzie jakichś niebywałych wydarzeń, ale kochani, przynajmniej będzie fajnie i spokojnie, ale jest ta karta cesarzowej, która wskazuje na taką bardzo intensywną intymność, bliskość między dwiema osobami, tak? Więc moi drodzy, tu będzie taki fajny czas, tak? Może być tak, że to będzie jeden taki konkretny czas, może weekend razem spędzicie, jakiś taki naprawdę wybitny i tam będzie dużo... No, dużo tej intymności, ja będę mówił to w taki sposób, żeby mnie YouTube nie zdemonetyzował, ale wy wiecie, o co chodzi, tak? Będziecie się czuli pożądani, będziecie czuć pożądanie i to będzie bardzo przyjemne. To może być jeden taki moment, a mogą być to, wiecie, tak, że w tym miesiącu będzie spokój, ale będzie on przeplatany takimi chwilami, więc okej, okay, no może jakiś renesans pod tym względem będzie się pojawiał. Przepraszam, może troszkę jestem przeziębiony, dlatego mogę trochę dziwnie brzmieć, ale jeżeli, kochani, jesteście singlami, to też przez większość tego miesiąca będzie, no, nazwijmy to, posłucha. Tak, do czasu, aż nie pojawi się właśnie osoba, którą obrazuje karta cesarzowej, czyli osobę, niezależnie jakiej płci, to jest ta płeć, która wam się podoba, tak, no, której wy startujecie, jakby młodzież powiedziała, i ta osoba będzie się wam bardzo, bardzo podobała i to jest ktoś, kto uosabia takie nasze pożądanie tak naprawdę. Za tym może iść, potem mogą iść dalsze rzeczy, ale karta cesarzowej mówi o możliwej takiej bliskości, intymności z osobą, która się nam podoba, która nagle się tu pojawia albo ona już jest, ale teraz dopiero dochodzi między nami do zbliżenia. Koziorożce, no, robi się pikantnie. Tak na koniec rozkładu, nie? Ta pikanteria. Dobrze, zobaczmy teraz, jak będzie, jakie będą trzy wydarzenia, które będą miały miejsce w tym miesiącu. Pierwsza, która by była ewentualnie taka niepokojąca sprawa, to jest karta
króla denarów. Druga, bardzo radosna, to rycerz denarów. No gadaliśmy o rycerzu denarów tu, czyli to może być naprawdę znacząca sprawa w tych waszych finansach. A także ważne wydarzenie. O, dziewiątka pucharów, super. Więc dobrze, na szybko, tak? Mamy króla denarów w koziorożce. Problem, czy tam niepokojące wydarzenie? Niespecjalnie. Tak, niespecjalnie jakieś niepokojące wydarzenie. Jeżeli faktycznie takie będzie miało miejsce, to wydaje się, że wy to przewidzicie, tak? Więc jeżeli to by miało was wzruszyć, to macie takie przeczucie, że no może już tam coś, były jakieś znaki w przód i nie będzie to dla was jakaś taka straszna niespodzianka. Druga rzecz, no ten rycerz denarów, tak? Dobra rzecz, która się wydarzy, dobre wydarzenie w tym miesiącu i to tak widać, że to będzie spotęgowane przesłanie kart w tej materii, więc ta wiadomość w kwestii materialnej, która do was przyjdzie, naprawdę coś fajnego. I teraz na koniec mamy też wydarzenie, które wam zapadnie w pamięć. Dziewiątka pucharów, czyli no coś dostaniecie, coś wam się przytrafi, tak, przyjdzie do was, co poniekąd będzie takim spełnieniem marzenia. Może nie marzenia, marzenie to trochę duże słowo, ale no, to będzie coś, na co bardzo, bardzo liczycie, choćby, wiecie, tak potajemnie i skrycie. Więc no, takie rzeczy tutaj mogą mieć miejsce. To może być znowu ten rycerz denarów, ale ja bym chyba widział coś więcej związanego z tą cesarzową, która się tu przewinęła, a nawet się przewija, tak, więc coś tu chyba jest na rzeczy, moje drogie koziorożce. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę, za wsparcie, za te lajki, które dajecie, za subskrypcje. Moi mili, bardzo mam także wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Miłego miesiąca. Dzięki. Pa!